Cześć, witajcie moi kochani bardzo serdecznie w niedzielny poranek. Tak jak mówiłam, staram się co niedzielę nagrać dla Was jakąś recenzję, czy film, czy pogadankę, tak żeby właśnie w tą niedzielę o godzinie 10 pojawiły się pewne filmy na kanale poza wieczorami z wróżką. I słuchajcie, przychodzę dzisiaj do Was z nowym nabytkiem, z kartami klasycznymi. Jest to nabytek nabyty w Empiku. Ale słuchajcie, jak zobaczyłam okładkę i zobaczyłam również propozycje kart, które są na okładce, no to nie mogłam się oprzeć, żeby ich nie wziąć i nie sprawdzić. No i na tyle mnie, słuchajcie, zachwyciły, że postanowiłam Wam je przedstawić. Po pierwsze, one kosztują chyba 25 zł. Jak na karty klasyczne to jest dużo, ale jak na magiczne karty klasyczne to wcale nie jest dużo i naprawdę są ładne. Pudełko ono nam nie posłuży długo, ale to chyba nie o to w tych kartach chodzi. Z tego co widzę, wydane są w 2012 roku przez Alchemy Karta LLD. Poker, jokery też będą. I słuchajcie, no pudełko jest takie jak to pudełko do kart, natomiast cała reszta karcioszek jest bardzo fajna. Najpierw pokażę Wam tyły tych kart. Tutaj faktycznie, jeżeli byśmy chcieli używać do wróżenia kart odwróconych bądź nie, to, no to będzie widać, ale no nie, przecież nie musimy na to patrzeć, tylko wyciągać te karty tak, jak wyciągamy. Ale na przykład w wielkiej tablicy, tak jak przy kartach Lenormand, również nie trzeba używać kart odwróconych. Tutaj jest napis... zobaczcie, to jest czaszka, ale to jest jednocześnie kobieta, tak? Bo ja mówię, Boże, czy ja zgubiłam swoje stare karty, ale patrzę, to jest kobieta, tutaj ma buźkę. Jeżeli chodzi o dotyk tych kart, to one są z takiego dosyć flexi, tak, materiału takiego jak wizytówkowy. Mają takie drobne, czucie pod palcami, perforacje, są takie fajnie giętkie. Podoba mi się ten materiał, z którego są zrobione. No ich wielkość jest naturalnie karciana, bo zobaczcie, względem zwyczajowej karty tarota, no to tak to mniej więcej wygląda. Także w ten sposób. Ale chciałam Wam pokazać po prostu jako talię. Zastanawiam się, czy nie zrobić tego na jakimś, bym powiedziała, bardziej bladym tym, poczekajcie, może wyciągnę sobie coś białego i Wam po prostu na białym je pięknie pokażę, bo nie będą wtedy na wzorzystym obrusie. No karta Jokera jest przepiękna, trochę taki steampunk, trochę taki właśnie stary Londyn, bicycle, po prostu bicykl i kobieta, rewelacja. No i tutaj mamy już po kolei te nasze karciochy i ich wizerunki. Oczywiście one są w klasycznej formie dwójka pik, dwa piki, ale kryją się za nimi bardzo ładne obrazy. To są naprawdę ładne karty, zobaczcie. Trupia taka trochę, bym powiedziała, gnijąca panna młoda i Barton, róża, ręka, także naprawdę... Tutaj przy piątce mieczy piękny miecz ze skrzydłami. To takie jest trochę motocyklowe takie, trochę steampunkowe. No bardzo fajnie te karty wyglądają, są świetne w dotyku. Ja myślę, że się... No i tu od razu mamy oznaczenie, więc też nie musimy się wczuwać, bo te wizerunki one jakby nie oznaczają znaczenia, one po prostu są ładne. Myślę, że wielkie tablice będzie się super układało. No i zobaczcie, wszelkie figury, to już jest tak zwane, bym powiedziała, majstersztyk rysunku. No, są piękne po prostu. Vintage, vintage z pięknymi kobietami, z czaszkami. Tutaj mamy monety, chciałam powiedzieć, ale no właśnie diamenty, które również takie, no różnią się kolorystyką od mieczy, wróć pików. Jakieś wilkołaki. No, powiem Wam, że super są. Tutaj prawie się pentagram stworzył, zobaczcie. Niby nie, a jednak, nie? Także księżyc z trupią czaszką. No, powiem Wam, że rewelacja. Ja w ogóle te karty wzięłam nie do wróżenia, tylko do Księgi Cieni, ale obawiam się, że będę sobie musiała kupić jeszcze jedną talię,
ze względu na to, że powklejać je chcę, ale również chcę je mieć w formie, mogę postawić karty i powróżyć. No zobaczcie, no zobaczcie, no czy to nie jest, czy to nie jest piękne? Jest. Co już wam powiem? Piękne figury. Ja nie wiem, bo ja graczem raczej nie jestem. Znaczy ja ciągle mam karty w użytku, ale nie gram. Więc nie wiem, jakby się takimi kartami na przykład grało, bo tutaj nie umiem się wypowiedzieć, ale myślę, że do wróżenia jako takiego, no to po prostu rewelacja. Ja mam je jeszcze poukładane po kolei, ale już po filmie zacieszam się, będę mogła je potasować, rozłożyć i zobaczyć, jak przecudnie wyglądają rozłożone w dany układ, prawda? Bo to też ważne. Także zobaczcie, tutaj mówię, no na zielono przy treflach. Taka zieleń, stara zieleń, trochę starego brązu, taka sepi, taka stara fotografia. Tu smoków mamy bardzo dużo, bardzo to ładnie wygląda. Naprawdę, naprawdę, a zaprawdę powiadam wam, zacne karciochy. Znaczy rysunkowo jestem zachwycona. Jakby tarot był w takim stylu, bo steampunk też jest fajny, steampunk tarot też jest fajny, ale w takim stylu, takim gotycko, no właśnie to, ten tytuł, że Alchemy 1977 England oddaje to, jak te karty są zrobione. Tak, zobaczcie. Cudnie po prostu. Ciekawa jestem, czy ktoś z was gra takimi kartami. Czy rozdaje takie karty. Sobie możecie całą talię zobaczyć. Bardzo fajnie to wygląda. O. Super. As. Cudowny. No zobaczcie, no nawet jakby taki tatuaż zrobić, to jest piękność. Piękność. Jokery są też fajne. To jest trochę taki pin-up, nie? Stara reklama Coca-Coli na takich brązowych z taką czerwienią tego rodzaju. Taki pin-up. Tak. Piękna czaszka. Karta dodatkowa. I nie wiem co. Entra jakieś wejście. A czy widzicie, mamy strażnika talii od razu. Fajnie. Super, są po prostu pikne, pikna czaszka. No, także chciałam wam karciochy te pokazać. Tak jak mówię, pudełko może być pudełkiem, tak no przechowasz, ale ten, no ale takie małe karty do woreczka czy cokolwiek. Ja sobie, słuchajcie, z tymi wszystkimi jokerami, z tymi dodatkowymi kartami na razie je przetasuję. O, powiem wam, jak masełko. Pięknie się zginają. One są czarne, więc one mogą ścierać się i zostawiać brud na rękach. To od razu mówię, bo wiadomo. Ale do tasowania są rewelacyjne. Takie płynne. Płynne. Nieużywane do gry, więc można nimi wróżyć. Chociaż pamiętajcie, że lata temu to babcia w karty rżnęła ze szwagrem, a potem brała karty i w kuchni stawiała przepowiednie, więc sorry, ale nie było jakichś tam innych rzeczy. No zobaczcie, jak one pięknie wyglądają rozłożone. Cudownie. Cudownie. Kolory, rysunki. Ach, jestem zachwycona. Mam nadzieję, że wy również. Także mówię, 25 zł, cena żadna. Znaczy jakaś, ale nie taka duża, jak na tak ładne karty. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Buziakuję. Życzę jeszcze miłej niedzieli i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa, pa, pam.